weekend w Rybniku urodziło się kilkoro noworodków. To pierwsze od 2 miesięcy dzieci, które przyszły na świat w szpitalu wojewódzkim. W sierpniu i wrześniu oddział był zamknięty, bo brakowało lekarzy. Od 1 października kobiety ponownie mogą tu rodzić i nie muszą już jeździć do szpitali w innych miastach. Niektóre panie nawet specjalnie czekały, aż oddział ponownie zacznie funkcjonować. Termin był na 27 wrzesień, urodził się 2 października, więc przetrzymany. I zadowolona. Bardzo, bardzo. Polecam serdecznie, więc wszystkie dziewczyny, które mają termin najbliższy do porodu, zapraszam na Rybnik. Ordynator rybnicki porodówki zapewnia, że personel medyczny zapewni kobietom bezpieczną i przede wszystkim ciągłą pracę oddziału. Podkreśla jednak, że problem z lekarzami jest ogólnopolski, bo niewiele osób decyduje się na specjalizację neonatologiczną. Cały personel czekał na ten moment wznowienia pracy na oddziale, więc naprawdę z nadzieją patrzymy na przyszłość. Udało nam się w tym czasie, kiedy oddział był zawieszony, pozyskać 2 lekarzy do pracy na oddziale neonatologicznym. Są to osoby, które mają doświadczenie pracy na 2 stopniu referencyjności. Na razie rybnicki szpital może jedynie przyjmować porody zdrowych dzieci, jak i niektórych wcześniaków. 2 stopień referencyjności, o jaki walczy szpital, sprawi, że będzie można przyjmować porody z tak zwanymi problemami. Chociaż szpital w pełni podlega marszałkowi województwa, to pomoc finansową zaoferował prezydent Rybnika. Stoi na stanowisku takim, że zależy nam na tym, żeby mieszkanki Rybnika mogły rodzić w godnych warunkach, żeby mali rybniczanie i małe rybniczanki przychodziły na świat w warunkach takich, które odpowiadają aktualnym czasom. Stąd decyzja miasta o tym, by przekazać ponad 10 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na kompleksowy remont oddziału. Powiększyło się Śląskie Centrum Chorób Serca. Placówka ma teraz do zaoferowania jeszcze więcej niż do tej pory. Bez względu na to, w jakim wieku jest pacjent, czy to jest maluszek, który właśnie się urodził, czy to jest nasza prababcia, to w tym szpitalu mamy możliwości, żeby ludziom w każdym wieku i z każdą chorobą układu sercowo-naczyniowego pomagać. Dzięki temu, że wyposażenie tego szpitala, i ja tu się nie boję tego ukrywać, jest na poziomie światowym. W nowym budynku A+, który zastąpił już wysłużony budynek A, znalazły się m.in. oddziały kardiologii, chorób cywilizacyjnych i mechanicznego wspomagania krążenia oraz izba przyjęć. Obiekt jest połączony z budynkami B i C. To 6 sal hemodynamicznych, 3 sale dedykowane elektrofizjologii, to zaplecze diagnostyczne, wspaniałe zaplecze laboratoryjne. Otwarcie tego budynku umożliwiło przeorganizowanie całego szpitala. Dzisiejsze uroczyste otwarcie to również moment podpisania ważnej umowy. Zabrzańska placówka zmieniła właściciela. Nie będzie jego właścicielem minister zdrowia rezydujący w Warszawie, tylko Śląski Uniwersytet Medyczny. I jestem przekonany, i to też jest wynik naszej blisko półrocznej współpracy w tym zakresie, żeby doprowadzić właśnie do tego formalnego punktu, w którym jesteśmy, że na pewno szpital, na pewno centrum trafia w dobre ręce. Zmiana właściciela ma być nieodczuwalna przez pacjentów, za to ma wzmocnić zaplecze naukowe szpitala. O to nam chodzi, żeby świadczenia, które dajemy naszym pacjentom, były na najwyższym poziomie, tak jak do tej pory, a my po prostu będziemy starali się jeszcze wspomagać procesy innowacyjne, też wspomagać procesy kształcenia. Powiedzmy, to jest taka kropka nad i. Bo od lat jednak w Śląskim Centrum Chorób Serca były prowadzone zajęcia dla studentów. Przy okazji dzisiejszej uroczystości w holu nowego budynku odsłonięto też popiersia pionierów tej prestiżowej placówki. Profesora Zembali, profesora Pasyka, profesora religii i dr Goldstein. Anna Krzysteczko i Jacek Morek to nowi wiceprezydenci Rudy Śląskiej. W poniedziałek swoich zastępców przedstawił prezydent Michał Pierończyk. Anna Krzysteczko będzie odpowiedzialna w urzędzie za kwestie społeczne, natomiast Jacek Morek za sprawy związane z gospodarką komunalną. Są to ludzie fachowi, doświadczeni, rudzianie i bezpartyjni. Te wszystkie kryteria spełniają, ale spełniają jeszcze jedno najważniejsze kryterium. Chodzi o zaufanie. O zaufanie, które mam co do jednej osoby, jak i do drugiej. Anna Krzysteczko była już wiceprezydentem Rudy Śląskiej w latach 2011-2022. W kampanii wyborczej poparła Michała Pierończyka. Pracy się nie boję, znam się na tym, co robię.
Wiadomo, że podczas kampanii spotykaliśmy się z mieszkańcami, z różnymi grupami społecznymi i wskazywano nam, co należy poprawić i to myślę, że będziemy starać się poprawiać. Z kolei Jacek Morek był wiceprezydentem Rudy Śląskiej w latach 2010-2014. Po śmierci Grażyny Dziedzic premier wyznaczył go na komisarza. Przez kilka miesięcy administrował urzędem, a teraz będzie brał udział w podejmowaniu kluczowych decyzji. Przede wszystkim uporządkowanie gospodarki komunalnej i te wyzwania, które mamy dzisiaj na polu, o którym dzisiaj jeszcze nie mówimy na głos, ale to są wszystkie kwestie związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, dlatego że taryfa GPW powoduje, że będziemy mieli tutaj potencjalny problem na tym polu, jeżeli chodzi o opłaty za wodę i ścieki. W Rudzie Śląskiej będzie jeszcze trzeci wiceprezydent, ale jego nazwisko ma być znane dopiero w przyszłym tygodniu. Po wspólnej inauguracji Roku Akademickiego Śląskich Uczelni Publicznych przyszedł czas na szkoły niepubliczne. Dla Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach to wyjątkowy rok, bo niebawem WST stanie się Akademią Śląską. Do tej pory byliśmy Wyższą Szkołą Techniczną, ale ponieważ mamy trzy dziedziny, w których nauczamy, to są nauki medyczne, nauki techniczne i nauki artystyczne, zmiana na Akademię jest adekwatna do tego, co robimy. Także w miesiącu październiku Wyższa Szkoła Techniczna zmienia się w Akademię Śląską. Wyższa Szkoła Techniczna otrzymała kategorię A w dziedzinie nauk medycznych oraz B+ w dziedzinie architektury. Dzięki temu uczelnia może nadawać stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. Uczelnia przyciąga także coraz więcej studentów z zagranicy. Chodziłem do technikum drukarstwa, gdzie później pomyślałem, że jednak połączyć drukarstwo z grafiką mogłoby być fajnym połączeniem. No i przyjechałem tutaj do Katowic akurat znalazłem tą uczelnię. No i od 5 lat jestem tutaj. Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego można było m.in. obejrzeć wystawę nowoczesnych urządzeń i pojazdów elektrycznych. Zaprezentowano również robota chirurgicznego. Jak co roku chcemy się rozwijać, chcemy tworzyć nowe kierunki. W tym roku udało się to z pielęgniarstwem drugiego stopnia. Otrzymaliśmy również zgodę na ratownictwo medyczne oraz na mechatronikę drugiego stopnia. I oczywiście w dalszym ciągu będziemy się rozwijali. Będziemy szukali tych możliwości, gdzie studenci chcieliby się kształcić, aby zdobyć jak najlepsze wykształcenie, na co za tym idzie dobry zawód. Na inaugurację roku wykład wygłosił światowej sławy psycholog kliniczny dr Rony Berger. Ogrzej się z kulturą to nowy projekt Rybnickiego Urzędu Miasta, który ma nieco ocieplić nadchodzący czas jesieni i zimy. Ma to związek z kryzysem energetycznym spowodowanym brakiem dostępności węgla i wzrostem cen tego surowca oraz gazu i prądu. Urząd zachęca mieszkańców, żeby więcej czasu spędzali w placówkach publicznych, takich jak biblioteka czy domy kultury. Pójdzie poczyto w cieple, nie? No. Myśli pani, że będą chętni? No nie wiem. Teraz takie czasy, że nie wiadomo, nie? Jeżeli ktoś jest cały czas jest nauczony, żeby czytać, czy ma troszeczkę tej kultury, no to oczywiście, że przyjdzie, a ten, który jej nie ma, to nie przyjdzie, więc pytanie pół na pół. Mieszkańcy mogą również skorzystać z różnych aktywności w miejskim punkcie Halo Rybnik, gdzie organizowanych jest m.in. wiele spotkań autorskich. Mam nadzieję, że przy tej okazji więcej osób zacznie korzystać z kultury, ponieważ jak mówiłam, nasza oferta jest bardzo różnorodna i dla młodszych, i dla starszych, i dla seniorów. Mamy bardzo ciekawe pomysły i mam nadzieję, że przy tej okazji więcej osób będzie nas po prostu odwiedzać. W całej akcji chodzi o to, żeby domy kultury czy biblioteki stały się chętniej odwiedzanym miejscem, co ma też pomóc mieszkańcom zaoszczędzić na wydatkach związanych z ogrzewaniem mieszkań. Zasada jest prosta, im mniej przebywa się w swoim domu czy mieszkaniu, tym mniej trzeba wydać na ogrzewanie. Słyszymy właśnie z mediów, tak, że ta temperatura ma być bardzo często około 17-18 stopni. Dla osoby starszej to jednak troszeczkę jest za mało, tak, bo to są już problemy zdrowotne. I dlatego myślę, że w tym domu kultury po prostu znajdą takie miejsce cieplejsze. Akcja skierowana jest do wszystkich mieszkańców miasta, choć urzędnikom zależy na tym, żeby bibliotek czy domów kultury nie traktować jak ogrzewalni.